Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Andrzej Potocki, Marcin Wikło, publicyści Tygodnika Sieci są z nami, a my porozmawiamy o tym, dlaczego poprawka polskich parlamentarzystów, która została wniesiona w czasie debaty w Parlamencie Europejskim, debaty, która dotyczyła zagrożenia inwazją Rosji na Ukrainę, nie została przyjęta, a przede wszystkim dlaczego europosłowie opozycji głosowali przeciwko tej poprawce albo się wstrzymali. Otóż proszę państwa, europosłowie złożyli poprawkę. Poprawkę, która miała mówić o tym, że potępia się działalność rosyjskich koncernów, które no, werbują byłych polityków, znaczących polityków Unii Europejskiej, i przez to ci politycy, a pośrednio te wpływy, jakie mają w swoich krajach, działają na rzecz prezydenta Putina i interesów energetycznych Rosji. I w tej poprawce między innymi można było przeczytać: chcemy wezwać rząd niemiecki do zamrożenia wszystkich europejskich aktywów byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, którego powołano niedawno do zarządu Gazpromu, jeżeli nie zrezygnuje ze wszystkich stanowisk rosyjskich w rosyjskich przedsiębiorstwach energetycznych. Ale to nie tylko kanclerz Schröder, bo i kanclerz Austrii były Schissel, byli premierzy Francji, Finlandii, Filon Liponen, była minister spraw zagranicznych Austrii Gneissl. I proszę państwa, to jest najbardziej spektakularny przykład kariery w rosyjskich spółkach byłej pani ministrów. Proszę bardzo zobaczyć, to jest wesele pani minister. I któż jest gościem honorowym? To jest oczywiście Władimir Putin. Władimir Putin, który serdecznie wita się z parą młodych, a za chwilę państwo zobaczą, będzie tańczył z panną młodą. Pierwszy taniec oczywiście wykonała z małżonkiem nowo poślubionym, no ale później już było inaczej. Panie Marcinie, no nie udało się, ale już sami Niemcy są trochę zirytowani tym, co się dzieje, i na przykład krytykuje się to, że ponad 400 tysięcy euro kosztuje biuro Gerharda Schrödera utrzymywane przez polityków, przez podatników niemieckich de facto. No tak, tak, gdzieś się ulewa po prostu. To jest tak obrzydliwe towarzystwo, że jak patrzymy na te obrazki tańczącego Putina i takiego towarzystwa, którego hołubi, które się mu przymila, to można powiedzieć, że są siebie warci, powinni sobie siebie wziąć, się zamknąć w tej Rosji i tam gdzieś zostać. Niestety to jest tak zwana europejska elita, to są ludzie o ogromnych wpływach, to jest europejski biznes, no i to są te gigantyczne rosyjskie pieniądze pochodzące ze złóż rosyjskich, które są w stanie skorumpować bardzo, bardzo wielu polityków. Nie twierdzę, że wszystkich, bo pewnie nie, ale są tacy, którzy się na to połaszą. To są, jeżeli mówimy tutaj o byłych premierach, jeżeli mówimy to o byłym kanclerzu Niemiec, to jest człowiek o... Mimo tego, że już nie dzierży tego urzędu, to jednak myślę, że jego wpływy, jego koneksje, jego znajomości są to są naprawdę ogromne, i tak naprawdę za to są te pieniądze, tak, żeby takich ludzi mieć przy sobie, żeby ten lobbying szalał po salonach europejskich. Myślę, że, bo pytam o europosłów Platformy Obywatelskiej, to gdzieś są wszystko naczynia połączone, to gdzieś są ludzie, którzy chcieliby pewną hierarchię europejską zostawić taką, jak do tej pory była. To znaczy, że Niemcy połączone biznesowo z Rosją panowały nad Europą, i gdzieś Platforma bardzo dobrze się pod tym butem czuła. No właśnie, ale ostatnio sporo krytyki było, no przecież też Schröder, jakby nie było, jest z partii SPD, która jest teraz w koalicji rządzącej, więc na pewno wpływy jego pozostają duże. Ja słyszałam o różnych przypadkach, kiedy byłych urzędników państwowych kupowały wielkie korporacje tylko dlatego, że w ich notesach były telefony do bardzo ważnych osób. Oczywiście, że tak. Zawsze można było zadzwonić pod ten numer. Ale on ostatnio się wypowiedział, kiedy Ukraina zażądała dostaw broni. Poprosiła o dostawy broni, powiedział, że to skrytykował też żądania Ukrainy, powiedział, że to jest wymachiwanie szabelką. No, kanclerz Scholz powiedział, że to nie jest oficjalne stanowisko niemieckiego rządu, ale już jego koledzy, kanclerza Schrödera, byłego kanclerza z SPD, skomentowali to. Wiebke Esdal powiedział, powinien po prostu się zamknąć, a Rudolf Dressler powiedział, że to niedobrze, że były kanclerz jest na liście płac Putina i że zachowanie Schrödera jest żenujące, ale nic z tego nie wynika. Ogromne wpływy polityczne Rosjanie zbudowali przez wiele, wiele lat, ale także wpływy w mediach. I wiele z tego... Tak, słucham cię. Teraz ja mam głos?
Tak, tak. Wiele z tego nie wyniknie. Ja może do tego podejdę trochę z drugiej strony. Będąc ostatnio w Niemczech, dosyć dużo czasu poświęciłem na rozmowy ze zwykłymi Niemcami. Co zresztą później potwierdził to moje spostrzeżenia, potwierdził sondaż. Duża część niemieckiego społeczeństwa, a dokładnie jak pokazał ten sondaż, to jest 40% jest za polityką prorosyjską, 40% jest przeciw polityce prorosyjskiej. W związku z tym kanclerz Scholz ma oparcie w społeczeństwie, w każdym razie w połowie społeczeństwa, to już jest wystarczające. Jak na państwo demokratyczne, bardzo dużo Niemców myśli w sposób bismarkowski. Oni traktują Ukrainę jako państwo, co do którego Rosja ma słuszne roszczenia, i praktycznie według nich Ukrainą powinna zarządzać Rosja. Takie jest zdanie części społeczeństwa niemieckiego i z tym się niestety musimy pogodzić. I teraz, jeżeli kanclerzem jest niejaki Scholz, który, przypomnijmy sobie, będąc w młodzieżówce SPD, prowadził demonstracje antyatomowe w czasach końcówki komunizmu, czyli były to słynne demonstracje pod hasłem Atomkraft Nein Danke, czyli energia atomowa nie dziękuję. I to de facto była taka płucotchawka, taka dźwignia sterowana przez KGB, te lewicowe demonstracje przeciwko rakietom amerykańskim Pershing wymierzonym w Rosję jako kontra na rosyjskie SS-20 wymierzone w Zachód. I tym zajmował się jako szef młodzieżówki SPD właśnie Scholz. Także to jest nic nowego w jego wykonaniu. Jego sympatie do Rosji sięgają jeszcze czasów młodości. Zresztą wielu, jak już wspomniałem, obywateli niemieckich też takie sympatie ma. A najlepsze to jest to, że bardzo dużo tych sympatii pozostało jeszcze w byłej NRD, po tamtej stronie muru, co wydawać by się mogło dziwne, ponieważ oni przeżyli ten komunizm, a mimo to niewiele się z tego nauczyli. W związku z tym mamy tu poważny bardzo problem z Niemcami, a pochodną tego są nasi europosłowie, którzy chronią tych ludzi Gazpromu i chronią niemiecki rząd, ale to już z innych powodów. No się, panie Marcinie, bo ten cały konflikt, jaki teraz obserwujemy i którego jesteśmy no, de facto uczestnikiem też jako strona, która usiłuje doprowadzić do jakiegoś porozumienia i deeskalacji. I to, co się działo z Nord Stream 2, to wszystko skłania do takiego twierdzenia, że Rosjanie przez wiele, wiele lat bardzo umiejętnie i skutecznie agenturę wpływu w Europie budowali i nie tylko w Europie. To prawda i to jest jedna rzecz, ale trafiali też na wyjątkowo głupich polityków czasami w różnych krajach. I tutaj myślę na przykład o Polsce, myślę o tej niezrozumiałej dla mnie ciągle polityce Donalda Tuska, takiego resetu, ale czegoś więcej niż resetu z Władimirem Putinem, z Rosją. Kiedy nawet po katastrofie smoleńskiej, kiedy okazało się, że śledztwo nie idzie tak jak idzie, że są naprawdę potężne wątpliwości co do tego, co się stało, to jednak ciągle Donald Tusk próbował ułożyć sobie relacje z Rosją na bardzo różnych. To on miał być tym politykiem europejskim, który wprowadzi Rosję na salony, który jakby ucywilizuje tego niedźwiedzie. A Sikorski do NATO. Tak, tak. I jakby no pokazuje to, że to jakby na warstwie politycznej się działo, ale i w gospodarczej również. Przecież podpisany przez Waldemara Pawlaka kontrakt gazowy, no to jest coś kuriozalnego. No to przecież już cytowaliśmy w tym studiu niejednokrotnie te zapisy, o których pisaliśmy w tygodniku sieci, że my naprawdę chcieliśmy Rosjanom dać więcej, niż oni żądali. No, nie było żadnej negocjacji ceny, kontrakt miał być o wiele dłuższy, nawet do 2037 roku. Więc takie uzależnienie od jednego źródła energetycznego, no to jest naprawdę coś, co powoduje, że dzisiaj możemy mówić o kolejnym pistolecie wręczonym Putinowi do ręki, że może wymierzać w dowolne państwa tymże pistoletem. No właśnie, a jeszcze ja dodam do tego, bo to jest mój taki konik i ja jestem ogromną fanką budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną, ale mało kto pamięta i mało się o tym, proszę państwa, mówi, że to właśnie Donald Tusk podpisał bardzo niekorzystną dla Polski umowę z Rosją, która oddawała Rosji całkowicie
całkowitą władzę nad cieśniną Pilawską tak. I właściwie Polska została tak jakby no, w tej Zatoce Wiślanej zamknięta. Żeby wpłynąć na swoje wody, trzeba prosić na swoje Rosję wody, trzeba zgodę, było, bo, ale w ogóle nie można było, na przykład Straż Graniczna nie miała prawa tam. No, mówimy tylko o statkach handlowych, które ewentualnie, tak, a o statki żadnych handlowe, wojskowych. Żadne inne, już zagraniczne to w ogóle. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, gdyby nie było tej inwestycji, a sytuacja jeszcze by się bardziej zaostrzyła, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na wschodzie. Więc to jest tak. No ale wynika z tego, nie wiem, ja jestem pesymistką, ale wynika z tego, że nie mamy co liczyć, Andrzeju, na takie twarde stanowisko sił europejskich, głównie składających się na Unię Europejską, jeżeli chodzi o stosunek do Rosji. I być może mowa o sankcjach skończy się tylko na mowie. Jeśli chodzi o Niemcy, to moim zdaniem Niemcy prowadzą podwójną grę i będą dalej ją prowadzić. Im będą bardziej naciskani, tym będą słodsze rzeczy mówili do mediów, ale i tak będą robić swoje. Natomiast jeśli chodzi o Francję, to tu nastąpiła pewna korekta polityki Macrona i rzeczywiście można by użyć takiego końskiego sformułowania, że Francja powoli wchodzi w rękę. Mam na myśli wchodzenie w rękę Zachodowi, Stanom Zjednoczonym w kontekście polityki z Ukrainą. Natomiast jeśli chodzi o nasze rodzime siły, które wspierały ten nurt proniemiecki, de facto, który właśnie, o którym teraz dyskutujemy i który krytykujemy, to należy sobie zadać pytanie, dlaczego rząd PO-PSL tak długo zwlekał z otwarciem gazoportu? No przecież rządzili przez dwie kadencje, to można było dwa gazoporty przez ten czas wybudować, a nawet nie skończyli jednego i dopiero rząd PiS-u, co uważam jest jego jeden z jego większych sukcesów w polityce zagranicznej, dokonał zmiany geostrategii i pociągnął tą rurę od Norwegii, od naszych złóż, co można było zrobić dużo wcześniej, a tego nie robiono. No pytanie, dlaczego? Dlaczego myśmy się na własną prośbę uzależniali od kontraktu Pawlaka i od takiej polityki, która bije nas teraz po kieszeni? Bo gdyby to było parę lat wcześniej, to byśmy nie mieli problemu z tym gazem. Waldemar Pawlak sam na to pytanie odpowiedział. Powiedział, a co panu przeszkadza rosyjski gaz? Tak samo się pali w kuchence. Tak. No nie, no tak, no ale to jest kpina w ogóle z jego strony, bo nie dość, że podpisał Szmelc, to jeszcze sobie dowcipkuje z tego powodu. Nie, no i jeszcze, jeżeli mówimy o gazie, rzeczywiście jeden pali się tak, jak się i pali, ale on w tej samej umowie podpisał darowanie miliardowego długu Gazpromowi. Tak? No tutaj to już nie jest kwestia miliarda takiego czy innego. To są nasze pieniądze, które zostały po prostu zupełnie bezdurno podarowane Gazpromowi, więc absolutnie, no dywersyfikacja, czy też wejście do systemu dywersyfikacji dostaw energii, absolutnie jedno z największych osiągnięć rządu Zjednoczonej Prawicy. No właśnie, a kończąc ten właśnie już... Gaz jest, przepraszam, tak? Gaz pali się tak samo, tylko kosztuje drożej. No tak, to jest rzeczywiście. No musimy niestety powoli kończyć, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, z nadzieją, że jednak nie dojdzie do eskalacji tego napięcia, które obserwujemy od kilku miesięcy. Andrzej Potocki, Marcin Wikło, dziennikarze Tygodnika Sieci, byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.